Będziemy zbierali kurki do mojej jajecznicy. Kurek nie było, o czym polska influencerka nie wiedziała. Prawie 370 tysięcy jej wiernych fanów obejrzało, jak smaży jajecznicę na niejadalnych lisówkach pomarańczowych. Doskonałe. Kobieta przeżyła. Lisówki nie są toksyczne jak muchomory, lecz powodują roztrój żołądka. Fatalny błąd, bo grzyby są no niestety do siebie bardzo podobne. Powoduje objawy zatrucia, bóle brzucha, biegunka, to wymioty. Historie kobiety przytoczyły Lasy Państwowe jako przestrogę. Dwa razy żeśmy się otruli grzybami, także mamy dość. I jakieś były takie podejrzane, jakieś szatany, coś takiego. A po drugie właśnie ja też byłam świadkiem, jak dziecko umierało od grzybów, także... Jakoś boję się. Liczba ostrych zatruć grzybami z roku na rok spada. Rzecz w tym, by tegoroczny wysyp w lasach w połączeniu z dezinformacją w internecie nie sprawił, że wrócimy do lat 90., gdy do szpitali trafiało średnio 500 grzybiarzy rocznie. Podstawowa zasada, jak się nie zna grzyba, to się go nie bierze. Mam wrażenie, że ci ludzie totalnie nie biorą pod uwagę tego, kto czyta ich posty. Mowa o wpisie internetowym kolejnej influencerki. Dzisiaj rozpoczęłam nową przygodę w moim życiu. Związana jest ona ze zbieraniem, suszeniem, a następnie jedzeniem muchomora. Uczymy się w przedszkolu, że pewnych grzybów się nie je, a promowanie tego po to, żeby gdzieś tam na fali zasięgów stworzyć pewną kontrowersję, no jest naganne. Toksyny muchomora powodują ostrą niewydolność wątroby. Co drugi przypadek zatrucia sromotnikiem kończy się śmiercią. Kłopota ludzka granic nie zna. Wątroba jest tylko jedna. Gwiazdy mediów społecznościowych w rzepaku, to popularne miejsce sesji zdjęciowych, są niegroźne, lecz jak widać lasów powinny się wystrzegać. Dawniej niebezpieczne przesądy i inne niedorzeczności powtarzane z ust do ust w tramwaju czy w maglu miały niewielki zasięg. Dziś w dobie mediów społecznościowych atakują z siłą broni masowego rażenia. To wymaga większej ostrożności od internautów i większej odpowiedzialności od twórców. Michał Kwiatkowski, Wydarzenia.